Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kronikę Mertany Archolos. Moi drodzy, lecimy dalej dzisiaj. Nie wiem, czy dobrym pomysłem jest pójście w górę do tego całego wilczego leża. Dlatego sprawdźmy sobie, jak to wygląda na mapie, gdzie ja w ogóle jestem. Okej, idziemy w stronę 11 i w stronę 13. To okej. To akurat możemy sobie zajrzeć do tych drwali, bo i tak planowałam to zrobić. Także możemy sobie tutaj pochodzić. I widzę, że weszłam na ten wodospad. Nie chciałam tego robić, a jednak tutaj przez przypadek po prostu weszłam. Faktem jest, że faktycznie droga okazała się bardziej niebezpieczna. Natomiast nie aż tak bardzo, jak sądziłam. Dobrze, możemy iść tutaj dołem albo górą. Mi się kojarzy, że do tych drwali, to chyba w górę mamy iść. Chociaż aktualnie to widzę, że tak gra nam w sumie nie mówi którędy. Natomiast, no cóż, pospacerujemy sobie troszeczkę. Może drwale będą mieli dla nas jakieś zadanie. O matko boska. Widzę golema i obawiam się, że... O, mam nóż w ogóle. Obawiam się, że nie będę w stanie sobie z nim poradzić. Więc musielibyśmy wtedy przejść na przykład dołem. Ale myślę, że... Kurde, nie włączyłam sobie F5. Teraz mam. Mam nadzieję, że jestem w stanie go porobić zwykłym mieczem. Chociaż wydaje się, że jest sporym zagrożeniem, trzeba przyznać. Nie spodziewałam się tutaj golema, mimo że jesteśmy w górach. Ewentualnie jakiegoś trolla prędzej bym tutaj... No, tak jak myślałam, będzie mnie atakował. Dobra, jestem w stanie mu coś zrobić. Może nawet jestem w stanie go pokonać. Pod warunkiem, że mi nie wjedzie, bo bohater nie będzie się cofał tak jak trzeba. O wow, ale to... Wow. Grafika jest przepiękna. Wydaje mi się, że w takim razie nie powinnam tutaj iść, skoro udało nam się ostatnio z wieży sygnałowej znaleźć to, co trzeba. Dobrze, że zwykłego golema można porobić mieczem. To jest bardzo pocieszający fakt. Natomiast wydaje mi się, że... Trochę za wcześnie, żebyśmy się jednak tym zajmowali chwilowo. Więc wydaje mi się, że się wrócimy na dół. I zobaczymy, co uda nam się znaleźć. Tak myślę. Te ekrany wczytywania są dosyć długie, ale żal ich wycinać, dlatego że no, ja mogę sobie w tym czasie pogadać, a do tego one są tak zjawiskowe, tak piękne, że po prostu żal jest to robić. Słyszałam od swojego znajomego, że podobno miasto tutaj, tej modyfikacji, miasto Archolos, jest ze dwa razy większe niż Korinis, a w Korinis można się było bardzo łatwo zgubić. Przynajmniej ja tak miałam, że było mi trudno, więc teraz wydaje mi się, że będzie jeszcze gorzej. Zastanawiam się, dlaczego tutaj ci uciekinierzy byli, skąd się tutaj wzięli, no ale dobrze. Może na razie skupmy się faktycznie na tych zadaniach, które dała nam gra. Nie musimy przecież tutaj od razu chodzić, gdzie popadnie. Zastanawiam się, jakim cudem ja tych roślin nie zabrałam i z tego goblina rzeczy. Goblina pewnie olałam, bo uznałam, że nic w sobie nie będzie miał, ale te rzeczy to się dziwię. Myślę, że powinniśmy iść w stronę tamtej łódki, jeżeli chcemy znaleźć tego jednego typka do wilczego leża jak najbardziej. Na razie nie mamy potrzeby, wydaje mi się, do wilczego leża się udawać. Mapa jest naprawdę przyjemna. Będę to powtarzać już któryś raz, ale po prostu wow. W tym lasku wydaje mi się, że już nic nie znajdziemy, co mogłoby nam zrobić krzywdę. Ewentualnie tutaj niżej, jak pójdziemy sobie, może być coś, ale wątpię. Wątpię szczególnie, że tutaj też już sobie chodziliśmy. Tam na dole są krwiopijce na przykład i to takie zwykłe i olbrzymie szczury. No chwilowo bym sobie zostawiła je w spokoju. Tutaj też jest sporo topielców na tym nadbrzeżu. Odnaleźć Rolfa, no właśnie, tak myślałam, że to będzie tutaj. Mamy nowy wpis w dzienniku. Most jest, łódka jest, to chyba tutaj. Zdaje się, że słyszę wilki po drugiej stronie mostu. Może zwęszyły Rolfa, że wilki po drugiej stronie. No ja tutaj widzę mnóstwo topielców, a niekoniecznie wilki, ale... Wygodniały topielec. O, Rolf jest na górze. Okej, okay, krzyczy pomocy, dobra. Ale ja najpierw bym się chciała tym... Gorzej, jak on może zginąć. Nie, no chyba nie może.
Podoba mi się fakt, że on normalnie sobie krzyczy, że potrzebuje pomocy. Fajnie wiedzieć, że chłop żyje. No już, typie. Młody, głodny wilk. One się od razu chyba na mnie rzucą, jak najbardziej. To są młode wilki. Dobra, myślę, że sobie dam radę. One się troszeczkę będą odsuwać. Ja dostanę co najwyżej tylko troszkę. No, schowaj już tę broń. Zbierzemy sobie z nich mięso. Widzę, że Rolf już tam wstał, czyli jest wszystko w porządku. Sobie jeszcze tego ścierwojada wezmę. Tutaj jakaś jaskinia. Tam kolejne ścierwojady. No, do lasu może nie będziemy jednak szli, ale... Jeżeli chodzi o tutaj ekspienie w tych terenach, to widzę, że... Widzę, że gra stopniowo nam mówi, gdzie powinniśmy iść, a gdzie nie. Pokazuje to nam za sprawą właśnie przeciwników. Z wygodniałym topielcem, z tego co kojarzę, też jesteśmy w stanie sobie poradzić, ponieważ natrafiliśmy takiego od razu, na takiego od razu na początku gry, więc raczej nie powinno być z tym większych problemów. Co prawda, pomagał nam brat, ale... Wydaje mi się, że mogę spróbować z takim jednym topielcem, chociaż widzę, że on nie jest jakiś bardzo... Miałam powiedzieć, że nie jest chętny. Czy tam łazi żółw? Nie mam pojęcia. No. Wygłodniałe topielce są proste, bo one są po prostu... Niczego tu nie znam. Wydaje mi się, że są po prostu osłabione, wiecie? Przez to, że są wygłodniałe. Wygłodniały... Tutaj wszystkie są wygłodniałe, okej. To myślę, że zaraz sobie wybijemy tutaj te wszystkie potwory. Natomiast najpierw przejdziemy się po Rolfa. Zabijając tutaj parę ścierwojadów po drodze. No, dawajcie, proszę was. Jak ja mam tam wejść w ogóle? Aha, dobra, wejdziemy sobie normalnie na górę, wydaje mi się. Bez problemów. O, tutaj są młode ścierwojady, więc... Ała! Oberwałam, bo się ładnie nie odsunęłam, tak jak trzeba było. Wygłodniałe topielce nie będą stanowiły problemów, zaraz się nimi zajmiemy. Zanim pójdziemy na wprost, to myślę, że do Rolfa się wespniemy po prostu tędy. Jak najbardziej. Tylko by lepiej nie spaść. Jak ktoś tu typie wszedł, że ja nie mogę tu wskoczyć? Hej, Rolf. O, witam. Jestem. Cześć, Rolf. Hej. Niech ci Inos w dzieciach wynagrodzi. Myślałem, że już będzie po mnie. Nie masz się już czego obawiać. Na pewno? Na pewno. Jak długo tu siedzisz? Całe wieki, ale na moje szczęście wilki nie skaczą tak wysoko. Co się stało? Miałem wracać, gdy usłyszałem wycie wilków i tak skończyłem tutaj, na tej skale. Możesz biec? I jakoś dam radę. Tylko proszę, zabierz mnie już stąd do domu, zanim ta bestia znowu się pojawi. Bestia? Okej. Bo widzę, że zeszliśmy na dół. To dobra, jestem gotowy. Zabierajmy się stąd. No, zapytajmy może o tą bestię. Wspominałeś o bestii. Jak wyglądała? Była koszmarna. Nigdy czegoś podobnego na oczy nie widziałem. Była tam, o, koło tych drzew, naprzeciwko. Mam wrażenie, że to jest cieniostwór po prostu. Przysyła mnie Folkart. Mówił, że poszedłeś po jakieś zapasy. Większość z nich wymyła woda i pewnie już dawno dotarły do morza. Ale na łodzi powinna być jakaś butelka wina i ryby. Tylko nie każ mi po nie iść, bo i tak nie pójdę. Mam już serdecznie dość przygód na dzisiaj. Trzymaj się blisko mnie. Okej. Okay. Proszę, pospieszmy się. Nie wytrzymam tu ani chwili dłużej. W porządku, stary, spokojnie. Dobra, to w takim razie chodźmy najpierw go odprowadzić, żeby typ się bardziej nie stresował. Sprawdźmy, czy na tej łódce nie ma tego, czego potrzebujemy faktycznie. Skrzynia pełna ryb, a winko jest gdzieś tutaj. Wow, ty normalnie skaczesz razem ze mną. No nie widzę to za bardzo. A jednak, jest winko.
Ciekawi mnie, czy wyjdziesz tutaj tak jak trzeba. Bo ja ledwo wyszłam. Jesteś w wodzie oczywiście. A dlaczego tutaj jest wilk nagle? Głodny czarny wilk. On mnie coś czuje, że zaraz zeżre. Skąd on się tu wziął? Dobra, typie, czy ty umiesz wyjść, czy nie wyjdziesz za bardzo na brzeg? Chodź, chodź. Kurde, że też przez most nie poszedł. No cóż, chodź. Chodź, Rolf, idziemy. Ale ten wilk? Dziwne, że on tutaj był. Widzę, że tutaj w ogóle wilki się nagle pojawiły na drodze. Gra uznała, że skoro prowadzę gościa, to muszę tutaj go chronić jeszcze przed tymi wilkami. Typie, z czym do ludzi? Ty może lepiej nie bij niczego. O, dobrze, do winnicy. My idziemy oczywiście do wsi z powrotem. Kurczę, ciekawa sprawa. Idziesz za mną? Idziesz za mną, dobrze. Troszeczkę nie wiem, dlaczego tak obraz znowu klatkuje. Czasami tak jest, a czasami nie jest. Gra od czasu do czasu tak ścina i tak po prostu bywa. Nie wiem. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Okej, dobra. To chodźmy odebrać nagrodę od naszego tutaj strażnika bramy. Folkart. Rolf jest już bezpieczny. O, dziękuję. Kamień mi spadł z serca. Były jakieś problemy? Parę wilków, tam, ale jakoś sobie z nimi poradziłem. Wilki? Tak blisko muru wioski? Trzeba będzie zawiadomić myśliwych. Te zwierzęta to nie przelewki. Ja słyszę, że tam gość mi w tle umiera, nie? Udało się odzyskać część zapasów z łodzi rybackiej. Dobra robota. Nie sądziłem, że cokolwiek przetrwało tę burzę. Weź te parę monet. Przynajmniej tyle mogę ci dać za twoją fatygę. Dzięki, przydadzą się. To ja dziękuję w imieniu swoim i Rolfa. A podoba mi się to, że postacie się uśmiechają. W ogóle gorzej, że tutaj Rolf umiera w tle, nie? Halo! Naprawdę, Folkart? Serio? Typie, jak na mój gust, ty masz po prostu pecha. Jeszcze mi zgarnąłeś expa chyba. Gdzie ty idziesz? No, tak myślałam, że do wioski. Dobra, zagadajmy jeszcze z Folkardem do końca, tylko wiecie co? Zanim to zrobię, to muszę coś zrobić z tymi ustawieniami, bo już mnie to zaczyna denerwować. Grafika. Na spokojnie możemy sobie modele zmniejszyć, tak w sumie. Bo to tylko modele twarzy. A nie widać żadnej różnicy, a może będzie mniej klatkować. Folkard? Swoją drogą Rolf wspominał, że widział jakąś bestię. Od pewnego czasu wśród mieszkańców chodzą plotki o leśnej bestii terroryzującej okolice. Mówią, że przemyka z krajem lasu, wypatrując wieśniaków wracających z pól i miejsc połowów. Niewielu ją widziało, a jeszcze mniej przeżyło z nią spotkanie. Jeśli Rolf faktycznie ją widział, to miał sporo szczęścia, że wyszedł z tego cało. Mhm, to prawda. Dobra. Okej, widzę, że ty sobie będziesz tutaj stał i wypatrywał. Właśnie, tutaj jeszcze mamy tego typka, do którego już miałam parę razy zajrzeć, a nie zrobiłam jeszcze tego przez całą grę. Znaczy, no dobra, nie całą grę. Przez najbliższe parę odcinków, które były wcześniej, tego nie zrobiliśmy, także zróbmy to teraz. I zobaczmy, co typek ma nam do powiedzenia. I w ogóle, kim on jest? To jest Markus. Wygląda jak myśliwy. Kim jesteś? Mam na imię Markus. No dokładnie. Jestem myśliwym. Pilnuję, żeby bestie nie zbliżały się zbytnio do wioski i pól uprawnych. Serio? Bo nie widać. Jesteś tutejszy i jeszcze nie zacząłeś narzekać na uchodźców? Kiedy tu przybyłem wiele lat temu, byłem traktowany równie źle jak wy. Wtedy dodatkowo trwała plaga polnych bestii, co nie poprawiało humoru mieszkańcom. Wszystko się zmieniło, kiedy ludzie się dowiedzieli, że jestem myśliwym.
od tej pory zaczęli traktować mnie z szacunkiem. Niektórzy okazali się nawet przyjaźni. Po wykonaniu zlecenia postanowiłem zostać jeszcze przez chwilę tutaj. Czas mijał, bestii nie ubywało. I tak pozostałem tu do dzisiaj. W sumie interesująca historia. Możesz mi udzielić rad co do ucznictwa? O ile w przypadku strzelania do zwierząt zasada jest prosta. Zabij, zanim do ciebie dobiegnie. Tak w przypadku ludzi nie zawsze chcesz zabijać. Kiedy widzisz, że twój przeciwnik ledwo dycha, wyceluj w nogi i dopiero wtedy oddaj strzał. W ten sposób powalisz przeciwnika, a go nie zabijesz. O kurczę! Przy odrobinie szczęścia nie trafisz w kolano i delikwent będzie nawet mógł wstać, kiedy już się ocknie. Dzięki! Chciałbym wiedzieć więcej o strzelaniu z łuku. Jeszcze więcej? Moje wskazówki to za mało? Trochę tak. Przydałaby mi się również wiedza praktyczna. Dobrze. Mogę ci pokazać, jak poprawnie trzymać łuk, jak zręcznie się nim posługiwać i jak wytworzyć własny. Ale będzie cię to trochę kosztowało. Nie mogę marnować czasu, który mógłbym poświęcić na polowanie. A co za tym idzie, zarobek. Sam rozumiesz. Właśnie, oprawiania zwierząt też cię mogę nauczyć. I podstaw, i bardziej wyspecjalizowanych rzeczy. Pokroju wyrywania kłów, żuwaczek, czy pozyskiwania gruczołów jadowych i skrzydeł krwiopijców. No, fajnie. Łuczarstwo. Ucz mnie oprawianie zwierząt. 10 punktów. A ty masz towary jeszcze jakieś? Sprawdźmy. Prosty nóż. Ma jakieś przepisy. Ogólnie schematy na kusze, na łuki. Pas myśliwego ze strojem myśliwego lub skórzanym. Przepis specjalność łowcy oraz mięsne paczuszki. Kawałki mięsa owinięte w kapustę i duszone na wolnym ogniu w wielkim garze. Najpopularniejsza strawa łowców złożona z ich podstawowych łupów. Przepisy możemy sobie wziąć. I wydaje mi się, że możemy się też nauczyć skórowania. Mamy jeszcze jakieś książki. Bestiariusz wilki. Gobliny, topielce, kretoszczury, szczury, ścierwojady, bestie, dziki. Książka opisująca walkę z polnymi i leśnymi bestiami. Okej. Dobrze. Ale ja na pewno będę chciała się nauczyć oprawiania zwierząt. Od razu mamy skradanie wtedy w też tym pakiecie. Ucz mnie. A jeżeli o to chodzi, to co mamy? Zręczność i łuki. Łuczarstwo. No to by nam się przydało. Naucz mnie podstaw oprawiania zwierząt. Najważniejsze jest umiejętne podejście do ofiary. Jeśli twój cel za szybko zda sobie sprawę z twojej obecności, może cię zaatakować albo po prostu uciec. Spróbuj zbliżać się do zwierzyny powoli, na ugiętych nogach, z wyciągniętą bronią. A kiedy będziesz już całkiem blisko, wystrzel. Samo oprawianie zwierząt w gruncie rzeczy nie jest zbyt trudne. Wymaga tylko dużo cierpliwości i precyzji. Natnij skórę zwierzęcia w okolicach brzucha. Tam jest najdelikatniejsza, a następnie zacznij ostrożnie ją zdzierać. Czasami będziesz musiał wykonać dodatkowe cięcia. Ale pamiętaj, że czym ich więcej, tym gorsza jakość pozyskanej skóry. Z czasem nabierzesz wprawy. Nie bój nic. Okej, fajnie. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Pewnie. Czemu nie? Okej, mamy jeszcze wyrywanie pazurów, wyrywanie skrzydeł, żuwaczki, gruczoły jadowe. Wiecie co? Skrzydełek moglibyśmy się jeszcze nauczyć. Sporo to kosztuje, ale myślę, że się przyda. Szczególnie, że mamy jeszcze jeden punkt nauki dodatkowy. Jak wyrywać skrzydła krwiopijcom? Żeby pozbawić trutnia czy krwiopijcę. O, trutnia jeszcze możemy obrabiać. Musisz je złapać i szarpnąć do góry pod kątem prostym. Przy odrobinie szczęścia ich nie uszkodzisz. Okej. Okay. Dobra, na razie już na nic więcej mnie nie stać tutaj. Właśnie. Daj znać, gdybyś miał nadmiar kłów lub pazurów. Chętnie odkupię je od ciebie za przystępną cenę. Fajnie.
Nie wiem, czy coś mamy, raczej nic, chyba że jakieś takie drobnostki. Przyniosłem trofea. No, nie mamy za bardzo niczego. No i dobrze. Co słychać? Uważaj na żaboludzi. Ostatnio farmerzy widzieli ich w pobliżu rzeki, na zachód od mojego obozu. Wyglądają jak wyrośnięte gobliny, ale siły mają prawie tyle, co dorosły ork. Dobrze, że nie ma ich poza Archolos, bo jeszcze z nimi byśmy mieli wojnę. Zazwyczaj trzymają się blisko zbiorników wodnych i unikają walki, ale ostrożności nigdy za wiele. Jasne. Ogólnie to podobno, że żaboludzie nie są jacyś trudni do, wiecie, do pokonania. Nie podoba mi się, że grę mi ścięło. Widzę, że typ ma naprawdę fajne miejsce do spania. Dużo skórek i tak dalej. Okej, gra się ścięła, bo się załadowała nowa muzyka. My wydaje mi się, że powinniśmy wrócić przynajmniej chwilowo do miasta. I przespać się znowu do rana, żeby nie chodzić po ciemku, bo jak wiadomo, no cóż, nie jest to zbyt fajna sprawa. I tak się zastanawiam, co mamy jeszcze do zrobienia. Mamy na pewno zadania główne, które wypadałoby zrobić. Moglibyśmy się też przejść w tamtą stronę, gdzie widziałam, wiecie. Kurde, co ta gra tak przycina? Się tak teraz zaczynam zastanawiać. Ustawienia. Graficznie. Graficznie już nie poprawię niczego. Skalowanie zasięgu. Zanikanie obiektów. Wiecie co, w sumie możemy sobie to zmniejszyć do stówki. Tak jak miałam na samym początku, bo chyba wtedy nie cięło. Bo w sumie to nie zrobi nam to dużej różnicy, a będzie troszeczkę płynniej. Niestety mój laptop nie chce uciągnąć tak kronik, jak bym chciała. Cóż. Czy ja coś tutaj mam do zrobienia w tej karczmie w ogóle, czy niezbyt? Spłata długu. Powinienem wziąć jedną skrzynkę i zanieść... Aha, no tak, do Bastiana mamy drewno. Przeraża mnie myśl, że ciało mojej córki leży nadal na tej plaży. Muszę się tym zająć. Może pójdę po twoją córkę? Nie, to jest coś, co ojciec musi zrobić sam. Jednak nie chcę zakopywać mojej ukochanej córeczki gdzieś w rowie pod lasem. Należy jej się właściwy pochówek. Mógłbyś pomóc staruszkowi i porozmawiałbyś z lokalnym magiem? Może znajdzie się miejsce na tutejszym cmentarzu. Ja jeszcze zregeneruję siły przez chwilę. Pomyślę o tym. Dobrze. Tylko pamiętaj, nie mamy dużo czasu. Ukochana córka. Bastian, mam drewno dla ciebie. Udało mi się zdobyć drewno, o które prosiłeś. Dobra robota, chłopcze. Ten zapas pozwoli nam załatać parę dziur i wymienić przegniłe deski. Swoją drogą Johan przesyła pozdrowienia. Nie wiem, jak udało ci się go przekonać do oddania czegokolwiek, ale zaskoczyłeś mnie, chłopcze. Wygląda na to, że jesteśmy kwita, a przynajmniej jeśli chodzi o ciebie. Jasne. Jest coś jeszcze do zrobienia? Gnój przerzucać umiesz? Nie znalazłbyś dla mnie czegoś innego? Z wami to zawsze problemy. Pasterz o imieniu Otto skarżył się, że potrzebuje pomocy. Powiedz, że cię przysyłam. Zrób o co cię poprosi i wróć do mnie. Okej. Gdzie znajdę Otto? Na co dzień kręci się w pobliżu stodoły po drugiej stronie placu. Wygląda jak duża chata z zagrodą. Kręciliśmy się tam, ale ten Otto nie chciał z nami rozmawiać, bo się bał, że go okradniemy. Tyle mi wystarczy. Wrócę niedługo. No dobrze, mamy kolejne zadanie o nazwie Porządki. I co? I chodźmy się przespać na górę. Kim ty jesteś? Co ty robisz, typie? Jakiś zwykły farmer. Okej. Nie wiem, gdzie jest nasz brat w ogóle. Chyba dalej śpi. Po całej tej imprezie. Dobra, chodźmy przede wszystkim do maga najsampierw. Ja się tylko boję, że jeżeli Ezekiel uzna, że sam pójdzie na plażę, to nie skończy wcale lepiej niż ta jego córka. Więc mam nadzieję, że jednak poprosi nas o to, żebyśmy
z nim poszli. Nie powiem, byłoby to dużo bezpieczniejsze jednak. Ale no cóż. Nie wiem, czy jakoś bardzo na to jestem w stanie wpłynąć. Dobra, Maga mamy się zapytać, tak? No to spróbujmy porozmawiać z Lockfarem, który jest tutaj. Cześć. Hej. Ezekiel chciałby pochować na tutejszym cmentarzu swoją córkę. Nie masz nic przeciwko? Ja nie, ale mieszkańcy mogą na to patrzeć nieprzychylnym okiem. Poza tym dochodzi jeszcze kwestia gruntu. To nie przychodzi za darmo. W sprawie miejsca dla Flory. Ile chcesz za miejsce na cmentarzu? Nie bądź taki bezpośredni. To złoto nie idzie dla mnie, ale na utrzymanie cmentarza i kaplicy. Niech no zobaczę. Bardzo mi pomogłeś ostatnio. Dobrzy z was ludzie, więc jakaś zniżka się należy. Jeszcze się... Dobra, jeszcze moment. Jak mam przekonać mieszkańców? Cmentarz jest trochę zaniedbany. Jeśli wypielisz chwasty i doprowadzisz go do względnego ładu, myślę, że zaskarbisz sobie sympatię ludzi. Lepiej też zniosą fakt, że odstąpiłem jedno miejsce dla przyjezdnych. Okej. Okay. To w sumie chodźmy wyplewić to miejsce. Znaczy mi się wydaje osobiście, że ja tam wyrywałam ostatnio jakieś chwasty, ale one pewnie odrosły. Jak najbardziej. Także... Widzę, że dostaję za każdy chwast... Sir William, pan Silbach. Że za każdy chwast dostaję expa, także wydaje mi się, że warto tutaj troszeczkę posprzątać. Troszeczkę wyplewić. Na pewno się to nam opłaci. Henryk tutaj leży. Kolejne chwasty. Jeszcze jedne chwasty. Wiecie, wydaje mi się, że jestem w stanie zdobyć większą jeszcze zniżkę, jak tutaj ukochana córka właśnie wyplewimy. Także za chwilę... No, skończyliśmy plewić, więc chodźmy z powrotem do Lockfara. Ile mam w ogóle sztuk złota? 66. No i tak jestem w stanie zapłacić. Hej. Lockfar? W sprawie miejsca dla Flory. Wyrwałem wszystkie chwasty. Mieszkańcom bardzo się to spodobało. Nie powinni robić problemów z pochówkiem Flory przy naszej kaplicy. Ile chcesz za miejsce na cmentarzu? Nie bądź taki bezpośredni. Dobra, no. Bardzo mi pomogłeś ostatnio. Dobrzy z was ludzie, więc jakaś zniżka się należy. O, 50. Dziękuję bardzo za twój hojny datek na potrzeby naszej wspólnoty. Niech Adanos ci błogosławi. Teraz nie widzę ku temu żadnych przeszkód. Powiedz Ezekielowi, by się do mnie zgłosił, by omówić szczegóły. Jasne, w porządku. Widzę, że się rozpadało na dworze, ale to nic. Kurczę, te questy są naprawdę bardzo przyjemne. I widzę, że jak zmniejszyłam sobie te modele, to... troszeczkę mniej tnie, także chyba na propsik to było. No, zależy gdzie, jak są miejsce gdzieś przyludnione, to bardziej. Ja mam tylko naprawdę nadzieję, że Ezekiel nie zrobi nic głupiego. Wiktor. Widzę, że Ezekiel to już chyba poszedł. Wcześniej siedział tutaj cały czas. Wiecie co, ja bym się poszła przejść w tamtą stronę. Bo wydaje mi się, że to się może źle skończyć. A co mi mówi dziennik? Bo to też jest istotne. Kochana córka. Przeczytajmy sobie wszystko. Ezekiel chciałby pochować swoją córkę. Aby pomóc staremu kupcowi, muszę porozmawiać z lokalnym magiem w wiosce i zapytać, czy nie ma możliwości pochowania Flory na tutejszym cmentarzu. Mag wody Lockfar uważa, że mieszkańcy wioski Silbach będą nieprzychylnie patrzeć na grób Flory na tutejszym cmentarzu. Zorganizowanie go będzie się również wiązało z uiszczeniem odpowiedniej opłaty. Aby zjednać sobie mieszkańców, muszę oczyścić cmentarz z chwastów. Tyle chwastów powinno wystarczyć. Lockfar powinien być ze mnie zadowolony. Po posprzątaniu cmentarza mieszkańcy nie powinni robić już problemów z pochówkiem Flory. Opłaciłem miejsce na cmentarzu. Załatwiłem dla Flory miejsce na lokalnym cmentarzu. Muszę poinformować o tym Ezekiela. No szkoda, że Ezekiel to poszedł jej szukać chyba.
Dobra, wiecie co, przejdźmy się w tamtą stronę, bo ja mam wrażenie, że tutaj się nie dzieje nic dobrego. Się boję, że typ zginie po drodze i będą jednak musiały być dwa pogrzeby, a nie jeden. No bo jednak poszedł sam w tamte okolice. Kto wie, czy właśnie na plaży nie roi się od topielców, czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy ja mogę zapytać na przykład Harego, czy widział, jak Ezekiel wychodził tędy? Nie wiem. Nie mogę za bardzo. No nie widziałam Ezekiela w wiosce, także przejdziemy się tędy zobaczyć. Czy na pewno... No, czy na pewno wszystko jest okej? I czy przypadkiem nie znajdziemy dwóch ciał? Słyszałam dzika tam na górze. Ale no na razie może byśmy się jednak nie panoszyli tak z tymi potworami, tylko po prostu się przeszli. Nie wiem, czy dobrze robię, czy nie jest tak, że bez sensu tutaj idę, ale wydaje mi się, że będzie okej. Słyszę też ścierwojady. Co tutaj się porespiły te dziadostwa wszystkie, czy co? Lepiej będzie, jak przejdziemy sobie koło tej spalonej chaty. Od razu dotrzemy w okolice wody w miarę szybko, także... Chodźmy tędy. No mam nadzieję, że nic się mu nie stało. Że wszystko jest dobrze. W sumie dobrze by było, żebyśmy wyciągnęli łuk, bo wtedy też będę widzieć, czy na pewno jest okej. W sumie możemy iść chyba tędy i też powinniśmy dotrzeć, tak mi się wydaje. Wygłodniały topielec, no właśnie. Tu jest trochę tego cholerstwa. Zróbmy sobie zapis. Trochę to potrwa, ale lepiej mieć zapis, nie zginąć, ani nic z tych rzeczy. Nie wiem, czy dobrze idę. No, wydaje mi się, że dotrzemy tędy, na spokojnie. Dobra. Ała! No, mówiłam, że lepiej się zapisać. Się troszeczkę dałam poobijać bez sensu. Widzę, że z niego nie mogę sobie nic wziąć. Dobra, tędy myślę, że dotrzemy jakoś. Młody ścierwojad. No, ładnie na hita i jesteśmy przy wodzie. Chociaż widzę, że to jeszcze nie to przejście. Tutaj mamy obóz. To może tędy jakoś przejdziemy? Tak troszeczkę poszłam, nie tak jak trzeba, ale... O, w ogóle ja nie wiem teraz, gdzie ja jestem, bo tak jakoś weszłam sobie, że... Dobra, wiem gdzie. Tutaj będzie teraz ta zatoczka, gdzie zaczynaliśmy grę. Że przespacerujmy się tą mielizną. Troszeczkę przepłyniemy, przespacerujmy się i powinniśmy dotrzeć, bo to jest chyba tutaj gdzieś. No, dawaj. Dawaj, Marvin. No to jest chyba tam przed nami. Głowy Mirt. Cześć. Tego się nie spodziewałam, że mogę tutaj normalnie zbierać rośliny. Jak wyciągnę sobie łuk, no nie za bardzo. Tak troszeczkę okrętną drogą poszłam. Mam nadzieję, że tutaj... Że nie przyszłam tutaj na marne, nie? Bo... Bo jeżeli przyszłam, to trochę słabo. Zwłoki Ursa. Tutaj jest nasza córeczka. A Ezekiel? No przecież go już nie było w mieście. Zaraz się okaże, że niepotrzebnie tu przylazłam, nie? Kurde, i zmarnowałam na to jakieś 15 minut, żeby tutaj przyjść. Cholera jasna. My niestety nie mam żadnego chyba przyspieszenia, więc musimy wrócić na piechotę normalnie. Trochę słabo, bo liczyłam faktycznie, że znajdziemy go. Widać, że nie za bardzo. Dobra, jeszcze raz rzeka, no i co, wracamy.
Raczej się nie przeniosę teleportem, mi się wydaje, bo jesteśmy za daleko, ale można spróbować. Dokładnie, jesteśmy za daleko. No kurde, i po cholerę ja tu przyszłam. Przynajmniej sobie zabiłam dwa potworki gdzieś tam po drodze. Mi się wydaje, że możemy też tędy przejść. Nie wiem, czy w tym lesie... Nie, to jest normalna ścieżka. Tutaj też już chodziliśmy. Także nic nie powinno mi tutaj raczej zrobić krzywdy. Chrząszcz tym bardziej. Jeszcze jakieś młode ścierwojad. Możemy podekspić jeszcze troszeczkę, jak już tu chodzę. Cześć, ścierwojadzie. O, nie odsunęłam się. Dobra. Trudno, prześpimy się w mieście. Nie podoba mi się fakt, że specjalnie, wiecie, poszłam, bo mi się wydawało, że Ezekiel sobie już poszedł, a on jest w sumie cholera wie gdzie. Aktualnie. Jeszcze się okaże, że będę musiała z nim tutaj biec po ten drugi raz. Młody dzik. No może nie teraz. Młody dzik to może później. No trochę zmarnowaliśmy czasu, trochę nie. Trochę się zwróciło, bo expik troszeczkę zmarnowany. Zachodnia brama. Dobra, pobiegnijmy jeszcze raz w okolice karczmy. Może on po prostu siedział na zewnątrz, a ja go nie zauważyłam? Nie wiem. Zastanawia mnie też to zadanie z tym baranem. Nie wiem, gdzie ja mam go szukać. On sobie gdzieś tutaj uciekł. Niby w śmieciach lubi grzebać. Ja właśnie wpadnę sobie do wody. Wow. Wyjdę tędy? W ogóle wyjdę. Dobra, jestem pod karczmą. A Ezekiel jest cholera wie, nie wiem gdzie. Tu jest kupiec. Tutaj go nie ma. Jak on tutaj stoi, to ja się chyba przeżegnam. Bastian, może ty go widziałeś? Marta? Hey. Ej, no gdzie ten typ poszedł? Ja tego nie czaję. Dobra, wiecie co? Na razie dajmy sobie spokój z tym zadaniem, bo widzę, że coś się tutaj dziwnego zrobiło. Porządki. Bastian wysłał mnie do pasterza. No właśnie, chodźmy do tego pasterza w takim razie. I spróbujmy mu jakoś pomóc. Wydaje mi się, że będzie wtedy okej. Okay. Tutaj widzę, że gdzieś sobie poszedł. Aha, tam jest. Hej! Wynoś się z mojego pałacu! Przesyła mnie Bastian. Podobno masz jakieś kłopoty. Ano mam. Stodołę trzeba wysprzątać. Była powódź. Musiałem zamknąć wszystkie owce w środku i teraz śmierdzi tam tak, że się wytrzymać nie da. Zbierz cały gnój i wróć z nim do mnie. Tylko nie wywalaj mi go na kompost. Szkoda nawozu marnować. Dostanę przynajmniej jakąś miotłę? Nie ma miotły. Musisz zbierać rękami. No dobra. Dobra, wrócę niedługo. No, no. Przynieś tyle gnoju, ile znajdziesz. Porządki, no cóż, tak bywa. Widzę, że Rupert tutaj też jest. Cześć. W sumie on się tym zajmuje już też dłuższy czas. My musimy posprzątać. No cóż, tak bywa. Nie wiem, czy ja zebrałam aktualnie wszystko. Tu jest łóżko, kufer. Nie wiem, czy tutaj też mam wchodzić do tych boksów. Powinnam chyba dostać jakąś informację, kiedy by mi się udało wszystko znaleźć. Cześć, łowieczki. Dobra, no chyba zebrałam całe, nie? Już nie widziałam tutaj więcej. Oto. Hej. A raczej... No od... Oto? Oto. Wysprzątałem całą stodołę, bierz. O nie, nie.
trzymaj ten gnój, bo zaraz ci powiem, co masz z nim zrobić. Narazkon, draj jeden, jakich mało. Zazdrości mi, od kiedy wywaliłem go ze stodoły za nieróbstwo. Wiem, że to Rasko ukradł najdroższą Betsy. Moją szczęśliwą owcę. Dał mi ją Sir Ramsay wiele wiosen temu. Teraz widolkę Rasko pewnie już dawno przerobił na kotlety. A ja tu siedzę i płaczę. Ale Rasko dostanie to, na co zasługuje. Pójdzie do jego chaty i włoży gnój do łóżka. Co takiego? To co słyszysz? Rasko, no odechce się żartować i ze mnie śmiać, bo będę od niego sprytniejszy. No dobrze. Skąd wiesz, że to Rasko ukradł ci owce? Czuję to w kościach. Tak samo różne rzeczy czuła w kościach moja babunia. Mam ten sam dar. Rasko to zły człowiek. Zazdrosny, mściwy. Nie moja wina, że Rasko nie lubił pracować. Ramsay dał mi stodołę i tuzin owiec za moją pracę. Od tamtej pory Rasko ciągle mi dokucza. Gdzie znajdę Rasko? Mieszka w małej chacie za gospodą. Tam, gdzie reszta biedaków. Mhm. Zobaczę, co da się zrobić. Jak to dobrze załatwisz, to suficie cię wynagrodzę. Oj, wynagrodzę! Tylko pamiętaj, zrób to, gdy Rasko nie będzie w domu. I uważaj. Rani przebiegły jest i ma oczy dookoła głowy. Okej, okay, w porządku. Koło gospody za gospodą, tak? Czyli tam, gdzie nasz wuj mieszka. Fajnie wiedzieć, że to jest biedna dzielnica i nasz wujek tak naprawdę jest biedakiem. Nie no, on akurat ma tam największą chatę i prawda jest taka, że zrobił sobie ją, żeby mieć blisko wody. Nie jest wcale aż tak biedny. Mi się wydaje, że Rasko właśnie siedzi pod tą swoją chatą i trzeba będzie się go jakoś stąd pozbyć. Także witam. Czy tak, ty jesteś Rasko. Rozumiem, że jak wejdę, to się skapniesz. No nie uwierzę w to, że mogę to zrobić tak po prostu. Nie uwierzę w to. Ale można spróbować. O, widzę, że znalazłam u niego jakieś podstawy kradzieży kieszonkowej. Natomiast my musimy mu wrzucić łajno. Nie wiem, czy mnie zatrzyma. Szczerze, to chyba się nie skapnął nawet. Chciałeś mnie zagadać? Nie, typ się nawet nie, ten nie skap się. Okej. Okay. No to chodźmy w takim razie do Oto z powrotem i oddajmy zadanie. Ciekawe, czy będzie miał coś jeszcze dla nas, czy to będzie tyle. W sumie ciekawe to trochę. Nie podoba mi się, że Ezekiela nigdzie nie widzę. Że sobie gdzieś poszedł i nie wrócił. Tam na tej plaży też go nie było. Tak, to bardzo typowe. Cześć, Oto. Rasko dostał za swoje. Chciałbym zobaczyć minę Rasko, jak zobaczy niespodziankę. Nie jestem bogaty, ale proszę, weź to złoto. Zasługujesz na nie. Okej, okay, czyli rozumiem, że już nie masz dla mnie żadnych zadań i możemy wrócić do Bastiana, się pochwalić, że wykonaliśmy wszystko, o co nas poprosił o to. Bardzo mi się nie podoba fakt, że ja nie widzę Ezekiela. Oj, bardzo. Cześć, Bastian. Pomogłem pasterzowi z jego problemem. Mam nadzieję, że nie kazał ci robić niczego głupiego. Nie zupełnie, ale jakoś sobie poradziłem. Cały Oto. Gdyby nie to, że robotę dał mu sam Ramsay, dziwak już dawno wyleciałby stąd na zbity łeb. Okej, okay, w porządku. Czyli widzę, że tutaj mamy załatwione. Wiktor, a może tobie... Nie, tobie nie mogę jakoś też pomóc. Tutaj jest Sander, Marta, Lea, Anna, Rick. Co my mamy dalej w dzienniku?
Ukochana córka, baranek, lekarstwo. Tak, aby... tak. Wschodnia brama i iść wzdłuż polany aż do Tredorozdroża. A ta alchemikana wprost. Bo to jest zadanie główne. Nie wiem, czy jest jest warto się nim teraz zajmować. Mi się bardzo nie podoba ten Ezekiel. A może on już jest na cmentarzu, a ja nie wiem. Wiecie co? Przejdziemy się tam na koniec odcinka, sprawdzimy. I co? Ogólnie, moi drodzy, to dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. I co? No ja lecę montować dla was ten materiał. Widzę, że nigdzie tutaj Ezekiela nie ma. Chyba, że jest umaga. Wątpię. No nie, nie ma go. Dobrze, moi drodzy, trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym materiale. I miejmy nadzieję, że zrobimy kolejne nowe, fajne zadania, zwiedzimy nowe, kolejne lokacje, że troszeczkę poekspimy, powbijamy nowe poziomy, nauczymy się nowych rzeczy. Musimy też sprzedać troszeczkę syfu, który mam w ekwipunku, bo troszeczkę też tego w sumie jest. No i co? Jeszcze raz dzięki. Cześć.